słuszność sprawy, a hasło Bóg, honor i ojczyzna było dla nich tylko pustym sloganem. Proszę. Dziękuję bardzo serdecznie. Witam Państwa bardzo gorąco w ten niezbyt ciepły ostatni dzień lutego. Drodzy Państwo, mówiąc o żołnierzach wyklętych, bardzo często myślimy o jej walce po 1945 roku, kiedy nad Polskę nadeszła czarna noc komunizmu, żeby nie powiedzieć czerwona noc komunizmu. Ale tak naprawdę żołnierze wyklęci to formacja, która pojawia się na mapie Polski, politycznej mapie Polski nie w 1945 roku, ale znacznie, znacznie wcześniej. Jak w ogóle doszło do tego, że tego typu organizacje, zbrojne organizacje, zaczęły w Polsce powstawać? Żeby dowiedzieć się, w jaki sposób droga żołnierzy wyklętych wyglądała, jaki szlak bojowy musieli pokonać i co ci ludzie musieli wycierpieć, musimy się cofnąć wiele, wiele lat wcześniej. Hasłem mojej prelekcji jest: ludzie ludziom zgotowali ten los. Czarna noc okupacji na ziemiach polskich. Czy wiedzą Państwo, z jakiego dzieła literackiego pochodzi ten cytat? Ludzie ludziom zgotowali ten los. Naukowska. Naukowska, dokładnie. A jaka książka? Medaliony. Jedna z najbardziej wstrząsających książek, jaka powstała nie tylko w literaturze polskiej, ale w ogóle w literaturze powojennej po 1945 roku. Zofia Naukowska, przed wojną jedna z najpoczytniejszych pisarek polskich, po 1945 roku była w komisji, która badała zbrodnie hitlerowskie na ziemiach polskich. Wtedy mówiło się zbrodnie hitlerowskie albo rzadziej zbrodnie nazistowskie. Nie mówiło się zbrodnie niemieckie, już wtedy nie mówiło się zbrodnie niemieckie z bardzo prostej przyczyny. Jak Państwo myślicie, dlaczego? Nie. Było NRD, czyli bratnie państwo niemieckie, ci dobrzy Niemcy. A mówiąc o zbrodniach niemieckich, dotykałoby się tych dobrych, czerwonych, bratnich Niemców, a tak na dobrą sprawę Niemców żyjących pod butem moskiewskim, tak samo jak my, Czesi, Słowacy, Węgrzy i inne narody Europy Środkowo-Wschodniej. W swoich liczących zaledwie 20 stron książce, w tych medalionach, Naukowska dotknęła w zasadzie sedna upadku człowieczeństwa. Upadku zarówno ze strony fizycznej, jak i ze strony psychicznej i duchowej. I uważam, że ten cytat, że człowiek człowiekowi zgotował ten los, czyli taka parafraza łacińskiego homo homini lupus est, czyli człowiek człowiekowi wilkiem, powinna przejść tak naprawdę do historii i generalnie każdy powinien o tym wspominać. Ja niestety dowiedziałem się rzeczy wyjątkowo przykrej i przejmującej, że niestety medaliony przestały być już przerabiane jako lektura w szkole średniej. W tej chwili wprowadza się taką literaturę frywolną, coś na kształt a la Harry Potter, nie wiem co jeszcze, natomiast niestety medaliony czy na przykład wiersze Różewicza, Tadeusza Różewicza, który przeszedł piekło obozów koncentracyjnych. Jego słynny wiersz Mam 24 lata, ocalałem, prowadzony na rzeź. Też już przechodzi pomału do historii i nie jest on przerabiany na języku polskim. Młodzi ludzie nie czytają prawdziwej literatury. Czytają chłam, ale nie czytają prawdziwej literatury. Ale przejdźmy, proszę Państwa, do naszego spotkania. Ku wojnie. Niemcy i Europa w latach 1933-1939. Jak to się stało, że II wojna światowa w ogóle wybuchła? Proszę Państwa, mówiąc o zwycięstwie Hitlera w Niemczech, musicie Państwo wiedzieć jedno. Bardzo często porównuje się nazizm i komunizm. Generalnie totalitaryzmy, dwa totalitaryzmy bardzo do siebie podobne, niemal identyczne, bo zarówno jeden jak i drugi musiał mieć jakiegoś wroga. Generalnie każdy totalitaryzm, każdy system autorytarny, totalitarny musi mieć wroga. W Związku Sowieckim był to wróg klasowy, kułak, bogaty chłop, burżuj, arystokrata. W Niemczech nazistowskich musiał być wróg rasowy. Żydzi, Cyganie, później Słowianie, Polacy, Rosjanie i tak dalej, i tak dalej. Ale proszę Państwa, jest jedna zasadnicza różnica. Rosjanie nie wybierali sobie komunizmu w 1917 roku. Komunizm został narodom wschodnioeuropejskim narzucony. Mówię o dawnym carskim imperium. Niemcy nie mieli tego problemu. Niemcy w 1933 roku świadomie wybrali Adolfa Hitlera na swojego wodza.
A on nie ukrywał się ze swoimi poglądami. Swoją książkę Mein Kampf, Moja walka, napisał już w 1925 roku. Czyli na 8 lat przed zostaniem kanclerzem Rzeszy. Niemcy gremialnie go wybrali. Obiecywał im złote góry, a oni w te złote góry uwierzyli. Ale jednocześnie twierdził, że Europę trzeba oczyścić. Trzeba ją oczyścić na przykład z Żydów. I mimo wszystko poparli go. W 19 sierpnia 1934 roku Hitler został nazwany Führerem. Führer to znaczy wódz, czyli ogłosił się wodzem Niemiec, wodzem całego państwa niemieckiego i wodzem wszystkich Niemców. Władza została całkowicie scentralizowana, została oddana w ręce jednego człowieka, a Reichstag, zdominowany przez nazistów, ogłosił wszem i wobec, że Hitler może wydawać ustawy, dekrety i rozporządzenia sprzeczne z ustawą zasadniczą, czyli sprzeczne z konstytucją, jeżeli wymaga tego dobro Niemiec, dobro ogółu. I tak się faktycznie stało. Hitler wydawał rozporządzenia, które były całkowicie sprzeczne z niemiecką konstytucją, z ustawą zasadniczą. Przykład. 1935 rok, ustawy norymberskie. Czy państwo wiedzą, czym były ustawy norymberskie w III Rzeszy? Proszę? To były dokładnie ustawy, jakieś rozporządzenia, dekrety prawne antyżydowskie. Na przykład zabraniały Żydom zostawania nauczycielem, prawnikiem, lekarzem, artystą, czyli takie zawody poważane, zawody ważne, na przykład z kulturowego, czy politycznego, czy gospodarczego punktu widzenia. Później na przykład zabraniano Żydom posiadania dużych rachunków bankowych, zakładania lokat, prowadzenia przedsiębiorstw i tak dalej. A w 1939 roku po Nocy Kryształowej ludność żydowska nie mogła iść nawet chodnikiem. Żydzi musieli iść rynsztokiem. Nie wiem, czy zapewne większość z państwa albo wszyscy oglądali film Pianista w reżyserii Polańskiego. Tam jest na przykład taka scena, gdzie żołnierz niemiecki każe Żydowi zejść z chodnika do rynsztoku, że Żyd ma iść rynsztokiem. To było w okupowanej Polsce już w 1940 roku, ale wcześniej coś takiego wprowadzono w Niemczech. Żydzi nie mogli usiąść na ławce, Żydzi nie mogli prowadzić samochodu, Żydzi nie mogli mieć telefonu, Żydzi nie mogli mieć radia, Żydzi nie mogli mieć praktycznie niczego. I te ustawy zostały wprowadzone w 1935 roku, pomimo że konstytucja niemiecka gwarantowała wszystkim wolność wyznania, wolność przekonań, równość wobec prawa i tak dalej. Równość oczywiście, jeżeli nie było się Żydem. Niemiecki nazistowski plakat propagandowy, drodzy państwo. W 1918 roku, kiedy Niemcy poniosły klęskę na froncie I wojny światowej, Niemcy jako naród przeżyły szok. Do 1918 roku wszyscy Niemcy byli karmieni taką megalomanią, wizją niezwyciężonego kraju, wizją niezwyciężonego cesarza, nieomylnych polityków, niezwyciężonej armii. I nagle Niemcy ponoszą klęskę. Z najpotężniejszego mocarstwa Europy przekształcają się w państwo słabe, o którego losie decydują na przykład Francja, Anglia i Stany Zjednoczone. I teraz niemieccy politycy próbowali to jakoś niemieckiemu społeczeństwu wytłumaczyć. I najlepiej wytłumaczyli to naziści. Naziści twierdzili, że żołnierz niemiecki był niepokonany na froncie I wojny światowej, ale w ojczyźnie otrzymał przysłowiowy cios w plecy. Kto zadał cios żołnierzowi niemieckiemu? Proszę zobaczyć na tą postać. To jest taka karykatura kobiety o rysach typowo semickich. Rysy typowo żydowskie. Jeszcze taka czapka frygijska, czyli czapka, którą nosili rewolucjoniści francuscy pod koniec XVIII wieku. Ona ma łączyć Żyda z komunistą, z bolszewikiem. Tu narodziło się hasło Żydokomuny. Fakt faktem, wielu rewolucjonistów bolszewickich było pochodzenia żydowskiego, drodzy państwo, ale nie na tyle, aby całkowicie komunizm oddawać jakby w ręce Żydów. I ta postać tej Żydówki zadaje żołnierzowi niemieckiemu cios w plecy. Czyli za klęskę Niemiec odpowiadają Żydzi i komuniści. I według nazistów, według hitlerowców, oni w pierwszej kolejności muszą zniknąć całkowicie z terenów Niemiec. W jednym ze swoich publicznych przemówień Hitler głosił tak. Żydostwo stłoczyło wielki naród niemiecki na wąskiej przestrzeni życiowej i trują domieszką swojej krwi czystość niemieckiej rasy. Żydzi muszą być usunięci z Europy. W
przeciwnym razie nasze dzieci i wnuki utracą nasz kontynent na rzecz Żydokomuny. I znowu tutaj pojawia się hasło Żydokomuna, czyli połączenie, tak jak powiedziałem, Żyda i komunisty. I teraz jest pytanie, dlaczego zdecydowana większość, praktycznie wszyscy bogaci Niemcy, potężna finansjera, przedsiębiorscy, milionerzy niemieccy, poparli Hitlera, ponieważ oni obawiali się ruchów komunistycznych w Niemczech i wiedzieli, że gdyby komunizm zapanował w Niemczech, to stanie się z nimi to samo, co z arystokracją rosyjską po 1917 roku. Zostanie albo wymordowana, albo będą musieli uciekać z Niemiec. I oni poparli Hitlera. Znowu odwołam się do takiego filmu. Bardzo lubię taki musical z lat 70. Kabaret, obsypany wieloma Oscarami. Tam pada taka fraza, brytyjski pisarz pyta się bogatego Niemca, dlaczego popieracie Hitlera, przecież to jest wariat. A ten Niemiec odpowiada, tak, to jest wariat, ale on pomoże nam wytępić komunistów, a później my wytępimy nazistów. I w Niemczech znowu zapanuje ład i porządek. Wytępiono komunistów, ale Hitler okazał się sprytniejszy niż oni wszyscy i później dokręcił, mówiąc brzydko, śrubę im. Polityka społeczna w III Rzeszy, proszę Państwa. Jak taka polityka społeczna w Niemczech wyglądała? Czy znacie Państwo takie pojęcie jak homo sowieticus, czyli człowiek sowiecki? Co ono oznacza? Człowiek sowiecki, homo sowieticus. Czyli jaki to jest człowiek? Jakbyście go mogli scharakteryzować? Dobrze, jak najbardziej. Proszę śmiało, Państwo nie jesteście na ćwiczeniach, ja nie będę oceniał Was i tak dalej, broń Boże. Jak najbardziej, taki człowiek bezwolny, całkowicie podporządkowany, zrezygnowany może nie, ale całkowicie podporządkowany tej machinie władzy. W Niemczech nazywano to Gleichschaltung, czyli całkowite zgleichschaltowanie, wyrównanie i ujednolicenie społeczeństwa. Społeczeństwo musiało być jedno, czyste niemieckie, czystej krwi niemieckie. Nie narzucano, broń Boże, religii. Niemcy były podzielone. Północ była protestancka, południe było katolickie. Hitler nikomu do konfesjonału nie zaglądał. Ale wszyscy absolutnie musieli być dumnymi Niemcami, wierzyć jemu bezgranicznie i być mu całkowicie posłuszni. Bo tylko i wyłącznie on w jego mniemaniu, Hitlera, wiedział, jak rozwijać Niemcy i jak doprowadzić do tego, aby Niemcy odzyskały tą utraconą pozycję przedwojennego mocarstwa. Polityka zdrowotna w III Rzeszy. Dokładnie jedno zdanie o tym, drodzy Państwo. Dzisiaj na całym świecie powstają ruchy antyalkoholowe, antynikotynowe, jakieś tam antynarkotykowe itd., itd. Ale genezą tych wszystkich ruchów, na przykład antynikotynowych, należy szukać właśnie w III Rzeszy. Nigdzie tak nie rozwinął się ruch na przykład antyrakowy, różnego rodzaju badania onkologiczne, jak właśnie w III Rzeszy. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale na przykład Hitler był wrogiem alkoholu, Hitler był wrogiem nikotyny, Hitler był wrogiem narkotyków i Hitler był wrogiem jedzenia mięsa. Był wegetarianinem, on nie jadł mięsa, prowadził zdrowy tryb życia i według niego wszyscy Niemcy powinni właśnie taki zdrowy tryb życia prowadzić. Właśnie tak jak powiedziałem, Gleichschaltung, czyli taki hitlerowski homo sowieticus. A jak według Państwa zdaniem Hitlera miał wyglądać prawdziwy Niemiec, prawdziwy Aryjczyk? Blondyn, jasne oczy. Wysoki, postawny, blondyn, niebieskie oczy. Dokładnie. Wysoki, postawny, blondyn, niebieskie oczy, ewentualnie rudy, tak jak to się kiedyś mówiło, podpalany i tak dalej, i tak dalej. Zgadza się, proszę Państwa. I najlepiej byłoby, gdyby taki wysoki, niebieskooki blondyn pojął sobie za żonę również wysoką, postawną, niebieskooką blondynę. Żeby to ich potomstwo było właśnie takiej czystej krwi. Broń Boże, żeby ktoś miał tam czarne oczy albo garbaty nos. Bo to było już typowo wtedy podpadało po prostu pod takie rysy jakby semickie. Propaganda hitlerowska. Co to jest propaganda? Jakbyście mogli powiedzieć, czym jest propaganda? Uwierzył w końcu. Proszę? Kłam, a w końcu uwierzył. Kłamstwo, tak. No, Goebbels tutaj mówił, że kłamstwo powtarzane tysiąc razy staje się prawdą. I ono zaczyna żyć swoim życiem. Z propagandy w Niemczech stworzono coś na kształt religii.
Wszyscy Niemcy musieli wierzyć w potęgę Niemiec, musieli wierzyć w swojego wodza i bezgranicznie być mu podporządkowani i mu po prostu ufać, wierzyć. A jeżeli ktoś nie wierzył, to co się z nim działo? Ot na przykład to, co 30 czerwca w 1934 roku. Bojówki hitlerowskie wtedy były jakby podwójne. SS i SA. Tylko że bojówki SA zaczęły być coraz większe i zaczęły żyć jakby swoim życiem. Więc Hitler wydał rozkaz wymordowania wszystkich członków SA. Wydarzenie to nazywane jest Nocą Długich Noży. Po prostu robił tak jak Stalin. Stalin w 1937 roku, wprowadzając w Związku Sowieckim wielki terror, uśmiercał wszystkich członków partii. Członkowie Wszechrosyjskiej Komunistycznej Partii Bolszewickiej byli wzywani do Moskwy, od razu trafiali na Łubiankę, czyli do siedziby NKWD, prowadzono ich w kazamaty, strzał w potylicę. W ten sposób w ciągu jednego roku w Związku Radzieckim wymordowano 11 milionów ludzi, a 14 milionów zesłano na Syberię. Mówiono wtedy, że Związek Radziecki jest jednym wielkim obozem koncentracyjnym, obozem śmierci. Generalnie prawie 10% społeczeństwa przebywało wtedy w więzieniach. To jest tak, jakby dzisiaj zamknąć prawie 4 miliony Polaków w więzieniu. Mniej więcej to samo. Taka sama sytuacja zaczęła panować w Niemczech. Już w 1933 roku powstaje pierwszy obóz koncentracyjny w Dachau, do którego trafiają przeciwnicy reżimu. To było w kwietniu, 2 miesiące po tym, jak Hitler objął stanowisko kanclerskie. 2 miesiące po tym, pierwszy obóz koncentracyjny. No i właśnie mówiąc o propagandzie i o hitleryzmie, nie można pominąć ludzi, którzy byli blisko Hitlera. A nikt nie wiąże się tak z propagandą jak dr Goebbels, czyli Józef Goebbels, tutaj w towarzystwie swojej żony Magdy. Ponieważ Hitler praktycznie przez całe swoje życie był kawalerem, bo swoją długoletnią kochankę Ewę Braun poślubił dopiero dzień przed samobójstwem, to właśnie Magda Goebbels była nazywana pierwszą damą III Rzeszy. I o niej właśnie mówiono się, że jest bardziej hitlerowska od Hitlera. Była wręcz fanatycznym, schizofrenicznym przykładem nazistki, takiej narodowej socjalistki, nacjonalistki i szowinistki. Urodziła się w bardzo bogatej rodzinie niemieckiej. Była z wiary katoliczką. Rodzice byli głęboko wierzącymi katolikami. Ale jej ojciec zmarł, kiedy Magda Goebbels miała 7 lat. A jej matka, co ciekawe, poślubiła Żyda. Bardzo bogatego Żyda, finansistę, dzięki któremu pani Goebbels skończyła najlepsze niemieckie szkoły. Była kobietą wykształconą, świetnie znała kilka języków, biegle władała francuskim, angielskim, szwedzkim i włoskim. Ale kiedy Hitler doszedł do władzy, a ona związała się z równie oddanym nazistą swoim przyszłym mężem, to wsadziła swojego ojczyma do obozu koncentracyjnego. A kiedy matka prosiła ją o pomoc, żeby wyciągnęła stamtąd swojego ojczyma, zerwała kontakty ze swoją matką, uważając, że matka zdradziła rasę niemiecką. Tutaj mamy, to jest kadr z radzieckiej kroniki filmowej. To są ciała 5 dzieci rodziny Goebbelsów. Goebbelsowie mieli 5 dzieci. 4 córki i 1 syna. Co ciekawe, wszystkie dzieci miały imiona zaczynające się na literę H. Na cześć Adolfa Hitlera. I ojcem chrzestnym wszystkich dzieci był Hitler, oczywiście. Kiedy to zdjęcie zostało wykonane? 2 maja w 1945 roku, kiedy Berlin skapitulował, a wojska radzieckie dotarły do kwatery Hitlera, czyli jakby takiego bunkra znajdującego się pod kancelarią Rzeszy. Była możliwość, aby dzieci Goebbelsów zostały przetransportowane na południe Niemiec i miały być przerzucone do Szwajcarii, czyli do kraju neutralnego. Nawet zasugerował Magdzie Goebbels to prywatny lekarz Adolfa Hitlera, dr Morel. Twierdził, że słuchaj, twoje dzieci mogą zostać wyciągnięte z oblężonego Berlina, przerzucimy je, bo jest taka możliwość, na południe do Monachium i stamtąd pod zmienionymi nazwiskami trafią do Szwajcarii. Po wojnie, jeżeli przeżyjemy, będziesz się mogła ze swoimi dziećmi połączyć. Magda Goebbels odrzuciła tą propozycję i proszę Państwa, dała swoim dzieciom w herbacie środek nasenny, a następnie każdemu, kiedy dzieci już spały, podchodziła do każdego z nich, otwierała buzię, wkładała do środka ampułkę z cjankiem potasu,
zatrzaskiwała żuchwę, aby trucizna rozlała się i dostała do środka. Czyli generalnie matka zabiła pięcioro swoich dzieci, mówiąc jedno zdanie, że Niemcy bez Führera nie mają przyszłości. Jeżeli Niemcy przegrały, to znaczy, że okazały się słabe i cały naród musi za to odpowiedzieć. No, typowy przykład kobiety wręcz opętanej, schizofreniczki. Tu są ich spalone ciała. Po śmierci Hitlera to Goebbels został przywódcą III Rzeszy, ale Berlin, stolica Niemiec, była już praktycznie w upadku. Rosjanie byli praktycznie wszędzie. Goebbelsowie popełnili samobójstwo, ale wcześniej wydali rozkaz swoim żołnierzom, że ich ciała mają zostać spalone. Identyfikację przeprowadzili Rosjanie. Kolejny ze zbrodniarzy, jeden z najbardziej znanych zresztą zbrodniarzy niemieckich, Heinrich Himmler. Heinrich Himmler w 1939 roku, pod koniec 1939 roku, został mianowany przez Adolfa Hitlera szefem urzędu do spraw umacniania Niemczyzny na wschodzie. Czyli to generalnie on odpowiadał za cały tak zwany General Ostplan. General Ostplan, czyli generalny plan wschodni, zakładał wymordowanie polskich i rosyjskich elit, a następnie przesiedlenie zdecydowanej większości Polaków, Ukraińców, Białorusinów i Rosjan na Syberię. Czyli on miał utworzyć w Europie Środkowo-Wschodniej coś na kształt przestrzeni życiowej pod kolonizację tych terenów przez Niemców. Czyli Polski, Ukrainy, Białorusi i europejskiej części Rosji. W 1945 roku został aresztowany przez Amerykanów, ale w swoim sygnecie miał cjanek potasu, który zażył, gdy był przesłuchiwany. W ten sposób popełnił samobójstwo. To jest zdjęcie wykonane przez fotografa amerykańskiego, już ciało Himmlera. Kolejny z wielkich zbrodniarzy, Hermann Göring. Przed wojną był takim gauleiterem, czyli jakby nazistowskim wojewodą okręgu Ostpreußen, czyli Prusy Wschodnie, a więc dzisiejsza Warmia, Mazury i okręg obwód kaliningradzki ze stolicą w Kaliningradzie, czyli dawny Königsberg. Wyjątkowo brutalnie nazyfikował i pacyfikował Prusy Wschodnie w latach 1933-1939. W ciągu jednego roku prawie 20 tysięcy mieszkańców tego terenu trafiło do obozów koncentracyjnych. Całkowicie oddany i podporządkowany Hitlerowi, później został asem Luftwaffe. Kierował niemiecką lotniczą machiną wojenną, odpowiedzialny za bombardowanie szeregu europejskich miast. Później został również ministrem przemysłu w III Rzeszy. To on jakby nakierował niemiecki przemysł na machinę wojenną, produkując niezliczoną ilość broni. Po wojnie skazany przez sąd w Norymberdze i stracony. Wyrok oczywiście wykonano. Adolf Eichmann. Postać wyjątkowo ciekawa, proszę Państwa, bo nie od początku wierzył Hitlerowi. Za młodu był socjalistą, później gorliwym zwolennikiem komunizmu, a w końcu jednak dał się przekonać Hitlerowi i stał się jednym z najbliższych jego towarzyszy. On odpowiadał za deportację z Czechosłowacji, z Austrii i z Węgier Żydów do obozów zagłady na terenie Polski. Między innymi przetransportował prawie 430 tysięcy węgierskich Żydów. Z tych 430 tysięcy wojna przeżyło nie więcej niż 10%. Po wojnie, co ciekawe, uciekł do Argentyny, ale został zlokalizowany przez izraelski Mossad i na początku lat 60. został porwany przez wywiad izraelski i sprowadzony do Jerozolimy. Został postawiony przed Sądem Najwyższym w Izraelu, w Jerozolimie i skazany na śmierć. Wyrok również wykonano. Oczywiście próbował się wybielać, że to nie on, że on tylko musiał wykonywać rozkazy, bo Hitler straszył, że zabije jego rodzinę, że on też skończy razem ze swoją rodziną, że uważał, że zagłada Żydów to jest coś przerażającego, coś, co nie powinno mieć miejsca i tak dalej, i tak dalej. Ale oczywiście sąd nie dał temu wiary. Eichmann zakończył swój żywot. No i proszę Państwa, Adolf Hitler. To jest coś, to jest fenomen człowieka, który do tej pory budzi kontrowersje, drodzy Państwo. Nawet historycy zastanawiają się, jak to możliwe, że tak bogaty, tak ucywilizowany, stojący na wysokim poziomie kulturowym naród jak Niemcy, no bo nie można twierdzić, że to była jacyś barbarzyńcy i tak dalej, dali się porwać człowiekowi, który nawet nie był Niemcem. No przecież Hitler urodził się w Austrii w 1889 roku. Był Austriakiem. Pochodził ze zwykłej, robotniczej, biednej rodziny. Ojciec był alkoholikiem, który znęcał się nad rodziną.
Zresztą stary Hitler, że się tak wyrażę, zmarł, gdy Adolf miał około 8-9 lat. Później odeszła jego matka, wychowywała go starsza siostra. Próbował kilkakrotnie zdawać na Akademię Sztuk Pięknych, uważał się za artystę, za wybitnego malarza i tak dalej. Jego podanie na Akademię Sztuk Pięknych w Wiedniu było kilkakrotnie odrzucane. I teraz rodzi się pytanie, skąd u niego taki zwierzęcy antysemityzm? Prawdopodobnie było to trochę podłoże psychiczne. Miał problemy z psychiką od najmłodszych lat. Złe dzieciństwo, złe traktowanie przez ojca, matka wcześniej zmarła i tak dalej, i tak dalej. Poza tym jego takie biedne życie, odrzucenie przez komisję jego podania do przyjęcia na Akademię Sztuk Pięknych, co ciekawe, w komisji większość stanowili Żydzi. Później, kiedy trafił na front I wojny światowej, był zresztą odznaczony Srebrnym Krzyżem za odwagę, stwierdził, że jego przełożony był Żydem, który też karał go niejednokrotnie. I prawdopodobnie te problemy spowodowały jakby u niego, no mówiąc delikatnie, pomieszanie zmysłów. On zaczął uważać się za człowieka, który nada Niemcom ton, wyciągnie Niemcy z tej katastrofy gospodarczej i politycznej, które spędziła je I wojna światowa, a za to wszystko odpowiadają Żydzi. I Żydów należy usunąć, i Żydów należy zlikwidować. Zresztą opisywał to w swojej książce Mein Kampf. Rzekomo, proszę Państwa, to jest ciało Hitlera. Zdjęcie wykonano przez radziecką kronikę filmową. Dlaczego mówię rzekomo? Bo, drodzy Państwo, o tym, czy Hitler faktycznie dokonał żywota w berlińskim bunkrze, krążą legendy. Niektórzy zwolennicy tzw. teorii spiskowych twierdzą, że Hitler wcale nie popełnił samobójstwa. Hitler przeżył wojnę i udało mu się uciec do Hiszpanii, którą wtedy rządził jego przyjaciel, faszystowski dyktator generał Francisco Franco. I prawdopodobnie żył przez długie lata w Madrycie jako taki botanik generała Franco i pracował w madryckiej oranżerii. A na przykład mógł po wojnie wyglądać tak. Że w ten sposób się po prostu przeobraził, zmienił swoją facjatę i wcale nie zginął w berlińskim bunkrze. Oficjalna historia mówi, że 30 kwietnia w 1945 roku Adolf Hitler i jego świeżo upieczona małżonka Ewa Braun popełniają samobójstwo. Jaka jest rzeczywista historia, tego niestety nie dowiemy się nigdy. No i ku wojnie. Drodzy Państwo, Niemcy zaczynają maszerować ku wojnie, rozdęta do niewyobrażalnych, monumentalnych rozmiarów architektura symbolizująca potęgę Niemiec. To wszystko powstawało w miastach niemieckich jak grzyby po deszczu. Górne zdjęcie przedstawia stadion w Norymberdze, w którym odbywały się zjazdy nazistów. Zresztą będzie nawet zdjęcie. To zobaczycie Państwo sami, że ono zaczyna przypominać taką manifestację religijną, pielgrzymką. I faktycznie z religią to miało wiele wspólnego. Hitler miał być, nazwijmy to takim nazistowskim papieżem, a to, co on stworzył, otoczka nazizmu, ideologia nazistowska, miała być w Niemczech oficjalną religią. Dolne zdjęcie przedstawia monumentalną kancelarię Rzeszy. Pod właśnie tym budynkiem znajdował się trzypiętrowy schron, potężny bunkier, jeden z największych w tamtym czasie w Europie. I właśnie w tym bunkrze, pod tym budynkiem Hitler popełnił samobójstwo. O właśnie, to jest zlot partyjnych dygnitarzy i wszystkich nazistów w 1937 roku. Ten stadion w Norymberdze, wszyscy uszeregowani w jednym miejscu. Ordnung ist muss, tak? Porządek musi być. Czyli taki typowo niemiecki blicht, ale jednocześnie taka monumentalna bufonada. To takie pokazanie tej swojej potęgi, swojej wartości, swojej siły. Reichsautobahn. Czyli niemieckie autostrady. To jest również symbol panowania Hitlera. Proszę Państwa, między 1934 a 1939 rokiem, czyli w ciągu 5 lat, w Niemczech wybudowano 3,5 tysiąca kilometrów autostrad. Czyli generalnie w ciągu roku powstawało 700 kilometrów autostrad. Dzisiaj, po 85, prawie 90 latach, takich kilometrów w Polsce powstaje rocznie 130 kilometrów.
wtedy 750 km. Tylko jak to wyglądało? Bo w ten sposób, budując takie autostrady, czy tworząc nowy przemysł, Hitler zwalczał kryzys, który panował od czasu Wielkiego Kryzysu, czyli od roku 1929. I generalnie organizowano wielkie roboty. Tworzono coś na kształt dzisiejszych urzędów pracy, gdzie mieli zgłaszać się bezrobotni, aby otrzymać przydział pracy. Oni mieli dwie możliwości. Przyjmujemy to albo coś innego. I mieli prawo wyboru. Jeżeli nie wybrali nic, to urzędnik miał prawo skierować to na policję, że to są nieroby, że to są lenie. I wtedy taka osoba, która odrzuciła propozycję pracy przy autostradzie, trafiała do obozu koncentracyjnego. I wtedy nikt się go nie pytał, czy chce trafić do roboty, czy nie. Po prostu musiał. Bo był w obozie koncentracyjnym, w obozie pracy. No i oczywiście rozbudowa przemysłu. Po klęsce Niemiec w 1918 roku Niemcy nie mogły posiadać przemysłu wojennego, przemysłu zbrojeniowego. Łamiąc traktaty wersalskie, Hitler rozbudowuje armię niemiecką. Z roku na rok żołnierzy jest coraz więcej. Przybywa samolotów, przybywa czołgów, moździerzy, dział artyleryjskich. Rozbudowywana jest flota niemiecka. I w ciągu zaledwie 5 lat armia niemiecka stała się najsilniejszą w Europie. Flota niemiecka ustępowała tylko dwóm flotom. Flocie amerykańskiej, no i wtedy najpotężniejszej na świecie Royal Navy, czyli flocie brytyjskiej. A to pozwoliłem sobie pokazać wam takie zestawienie. Wehrmacht kontra Wojsko Polskie. Stan na dzień przed wybuchem wojny. 31 sierpnia 1939 rok. Proszę zobaczyć. Armia. 3 700 000 żołnierzy Wehrmacht, 950 000 Wojsko Polskie. Działa artyleryjskie. Niemcy 50 tysięcy sztuk, my 6,5 tysiąca. Czołgi 8 tysięcy sztuk Niemcy, niecałe 800 strona polska. Samoloty 4700 sztuk Niemcy, my końcówka 700 sztuk. Flota wojenna 315 tysięcy BRT, to jest tonaż, wyporność wszystkich statków. 315 tysięcy flota niemiecka, 16 tysięcy flota polska. Czyli różnica jest gigantyczna, niestety na korzyść po stronie niemieckiej. Ola robi zdjęcie, nie wiem czy mogę przerzucić. Można już? Dobra. Zdobycze III Rzeszy przed II wojną światową, bo to nie jest tak, że Niemcy zaczęli zdobywać tereny, podbijać je, atakując Polskę w 1939 roku. Najpierw dokonali, wcześniej w 1935 roku, tu nie jest pokazane na mapie, dokonali wkroczenia do Nadrenii, czyli tereny po zachodniej stronie Renu, strefa zdemilitaryzowana, która była pod kontrolą francuską. Niemcy wyparli Francuzów, zajęli Nadrenię i rozpoczęli znowu jej militaryzację, czyli obsadzanie stanowisk swoimi żołnierzami. W 1938 roku Niemcy łączą się z Austrią, dokonali tak zwanego Anschlussu Austrii. Następnie wcielili północne oraz południowe Czechy, tak zwany kraj Sudetów, zamieszkały w większości przez Niemców, aby ostatecznie w marcu 1939 roku wkroczyć do Pragi i zająć całą Czechosłowację. To generalnie był już sygnał, że Niemcy dążą do wojny. Teoretycznie Zachód próbował zatrzymać Hitlera, ale gdyby chciał go zatrzymać, to powinien to zrobić już w 1934-1935 roku. W 1939 było już za późno. Na cokolwiek. I coś, co przypieczętowało wybuch II wojny światowej, a czego dzisiejsza Moskwa bardzo się wstydzi. Czyli pakt Ribbentrop-Mołotow, podpisany 23 sierpnia 1939 roku. Dzień wcześniej do Moskwy przybywa minister spraw zagranicznych III Rzeszy Joachim von Ribbentrop. Teoretycznie chce podpisać ze Stalinem w imieniu Adolfa Hitlera, ma wszelkie pełnomocnictwa, pakt o nieagresji. Dla świata jest to szok i niedowierzanie. Dwa skrajnie jakby różne, nienawidzące się ideologie, czyli nazizm i komunizm, dają sobie, mówiąc brzydko, buzi i się łączą ze sobą. Teoretycznie pakt o nieagresji, o współpracy, wszystko ładnie i wszystko pięknie, ale do oficjalnego paktu był dołączony tak zwany tajny protokół, o którym wiedziało tylko kilka zaufanych Hitlerowi i Stalinowi osób. Ten tajny protokół zakładał podział strefy wpływów w Europie Środkowo-Wschodniej.
a granica między strefą wpływów przecinała dokładnie państwo polskie na pół. A więc pakt Ribbentrop-Mołotow jest, proszę Państwa, oficjalnie przez historyków nazywany czwartym rozbiorem Polski. Trzy rozbiory były w XVIII wieku, czwarty nastąpił w 1939. To jest zdjęcie, kiedy Wiaczesław Mołotow, czyli Ludowy Komisarz Spraw Wewnętrznych, odpowiednik ministra spraw zagranicznych, podpisuje właśnie protokół. Za nim stoi Stalin i inni bliscy Stalinowi towarzysze sowieccy. O właśnie, to jest dokładnie linia przecinająca państwo polskie na pół. Zachodnia i centralna część Polski ma się znajdować w strefie, nie mówi się wtedy o okupacji jeszcze, tylko o strefie wpływów, o niemieckiej strefie wpływów. Wschodnia, czyli utracone przez nas kresy wschodnie z Wilnem, z Grodnem i z Lwowem, mają znajdować się pod kontrolą sowiecką. No właśnie, to co powiedziałem, 23 sierpnia 1939 roku formalnie pakt o nieagresji pomiędzy III Rzeszą a ZSRR i dołączony do tego tajny protokół. Polska, Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia i Rumunia. Wszystkie te kraje miały być podzielone na niemiecką albo sowiecką strefę wpływów. I bywa on też określany jako czwarty rozbiór Polski. I 1 września 1939 rok, drodzy Państwo, napaść III Rzeszy Niemieckiej na Polskę. Gdzie spadły pierwsze działa II wojny światowej? Ataki. Jeszcze raz? Kiedy nastąpiły pierwsze ataki? Wieluń, dokładnie. Bo bardzo często wiele osób mówi, że na Westerplatte, na polską spadnicę. Tak. Proszę Państwa, Westerplatte 4:45. Pierwsze bomby spadły na Wieluń o godzinie 4:35, a więc 10 minut wcześniej. I była to pierwsza zbrodnia w trakcie II wojny światowej, pierwsza zbrodnia przeciwko ludności cywilnej, bo bomby spadały przede wszystkim na obiekty cywilne. Chociaż teoretycznie propaganda niemiecka mówiła cały czas, że bombardowane są tylko tereny przemysłowe i na przykład węzły kolejowe. Ale bomby spadały i na szpitale, bomby spadały też na domy mieszkalne. 1200 mieszkańców Wielunia zginęło w ciągu pierwszych minut II wojny światowej. Więc bombardowanie Wielunia, pierwsza masowa zbrodnia, pierwsze masowe ludobójstwo w trakcie II wojny światowej. A to jest chyba jedno z najsłynniejszych zdjęć pokazujących wybuch II wojny światowej, czyli niemiecki pancernik Schleswig-Holstein odstrzeliwujący polską składnicę broni na Westerplatte. Kilka dni wcześniej Schleswig-Holstein przybywa do wolnego miasta Gdańska z taką wizytą kurtuazyjną, wizytą jakby towarzyską, moglibyśmy to tak powiedzieć. Wolne miasto Gdańsk. Gdańsk nie należy ani do Niemiec, ani do Polski. Ale gdyby to ludność Gdańska miała zadecydować, do którego państwa ma należeć, to oczywiście wolałaby należeć do Niemiec. Jednak trzeba przyznać, że 85% mieszkańców Danzig, czyli ówczesnego Gdańska, to byli jednak Niemcy. Polaków było około 15, no maksymalnie 17-18% w Gdańsku, więc oczywiście Schleswig-Holstein był wiwatowany przez wszystkich Niemców. Tak? Kilka dni później o 4:45 zaczął ostrzeliwać polską jednostkę. Tak wyglądało natarcie wojsk niemieckich na Polskę. Niemcy pogrupowali swoje wojska na dwa oddziały. Armia Północ uderzyła z Prus Wschodnich i z Pomorza Zachodniego, kierując się na Pomorze Gdańskie i na Wielkopolskę oraz bezpośrednio na Warszawę. Natomiast druga armia, Armia Południe, kierowała się ze Śląska na centralne obszary Polski. Proszę zauważyć, że to jest początek września. Tutaj jeszcze nie są zaznaczone kierunki oddziałów sowieckich. Sowieci jeszcze wtedy Polski nie zaatakowali. Mamy pierwsze dni września. Proszę? 17, tak, 17 września, dokładnie. To jest zdjęcie przedstawiające żołnierzy niemieckich łamiących zaporę graniczną. No i 17 września 1939 roku, tutaj już tutaj jeden z panów zauważył, inwazja Związku Sowieckiego na Polskę. Stalin wywiązał się z tajnego protokołu, który przedłożył mu Hitler do podpisania. 17 września ponad 650 tysięcy żołnierzy sowieckich wkracza w granice Rzeczypospolitej. Teoretycznie Stalin głosi, że sanacyjna Polska pokazała swoją słabość, państwo polskie nie istnieje, więc Związek Sowiecki wkracza po to, aby otoczyć opieką naród polski, ukraiński i białoruski przed atakiem Hitlera, przed atakiem nazistów.
Pierwsza zdrada sojuszników. Pierwsza zdrada, bo druga zdrada nastąpiła w 1945 roku. Teoretycznie 3 września 1939 roku, a więc niecałe 3 dni po ataku Niemiec na Polskę, Francja i Wielka Brytania wypowiadają Niemcom wojnę. Ale to jest tak zwana dziwna wojna i ona oficjalnie nosi nazwę. Albo dziwna wojna, albo wojna siedząca. Bo tylko to, że wypowiedzieli wojnę, to nic nie znaczy. Ani Francuzi, ani Brytyjczycy nie ruszyli do ataku. Zresztą społeczeństwo angielskie mówiło, że Anglicy nie będą umierać za Gdańsk. No ale rok później niemieckie bomby już nie spadały na Warszawę, tylko spadały na Londyn i na inne brytyjskie miasta. 12 września na konferencji w Abbeville we Francji Francuzi i Brytyjczycy ostatecznie potwierdzają, że nie wysyłają żadnych swoich wojsk do pomocy Polsce. Czyli krótko mówiąc, wystosowały notę dyplomatyczną, notę protestacyjną do Berlina. Berlin to podarł i wyrzucił, tak bardzo przejął się tą notą dyplomatyczną, ale pomocy żadnej nikomu udzielać nie będą. Nikomu, czyli polskiej stronie. Polska została 12 września zostawiona sama sobie. A 5 dni później zaatakował Związek Sowiecki. Jest duże przypuszczenie, że gdyby Brytyjczycy i Francuzi przyszli Polsce z pomocą, Stalin nie odważyłby się nas zaatakować. Bo po prostu bałby się zadrzeć z Londynem i z Paryżem jednocześnie. Francuzi mieli gigantyczną przewagę na granicy francusko-niemieckiej. To nie jest tak, że oni nie mogli nic zrobić. Praktycznie 2/3 swoich wojsk Hitler miał w Polsce. Niemcy praktycznie były pozostawione bez osłony. Same Niemcy. Francuzi mieli 90 dywizji wojska wtedy. Dla nich to było nic, wysłać 1 000 000 żołnierzy i uderzyć na Niemcy. Na Niemcy zachodnie. A jeżeli zaatakowałaby jeszcze niemieckie porty flota brytyjska, wtedy flota globalna, najpotężniejsza na świecie, Niemcy w ciągu kilku tygodni, podejrzewam, by skapitulowały. Tym bardziej, że Polacy jeszcze się wtedy bronili. Ale Londyn mówi pas, Paryż mówi pas, no to wtedy Stalin ma drogę wolną. Mogą wkraczać do Polski. No i tak wyglądał ostatecznie podział okupacji. Część zachodnia i centralna znajduje się pod okupacją niemiecką. Wschodnia, ta zaznaczona na czerwono, pod okupacją sowiecką. Czwarty rozbiór Polski, czyli Pakt Ribbentrop-Mołotow, dopełnił się w pełni. Przejdźmy do okupacji sowieckiej, bo to jest taka okupacja troszeczkę mniej pomijana. W PRL-u w ogóle się praktycznie o tym nie mówiło. Oficjalnie nie wolno było o tym mówić. Pod sowiecką okupacją znalazło się 200 tysięcy kilometrów kwadratowych przedwojennego obszaru Polski, czyli nieco więcej niż połowa i 14 milionów ludności. Ponad połowę, 52% stanowili Polacy, ponad 7 milionów. Trochę mniej Ukraińcy, Białorusini, sporo było Żydów, ponad 1 100 000, niewiele Litwinów i przedstawicieli innych mniejszości narodowych. Tatarzy, Rosjanie, Niemcy i Cyganie. I proszę Państwa, wtedy działa się rzecz bardzo znamienna. Proszę sobie wyobrazić, że z Kresów Wschodnich uciekało pod okupację niemiecką setki tysięcy Polaków. Polacy woleli żyć pod okupacją niemiecką niż pod okupacją sowiecką. I wtedy doszło do takiej jakby wymieszania ludności. Polacy ze wschodu uciekają na zachód, a z kolei pod okupację sowiecką uciekają Żydzi. Bo oni doskonale już zdawali sobie sprawę, co ich czeka pod okupacją niemiecką. Więc woleli żyć pod Sowietami. Tym bardziej, że bardzo wielu Żydów na Kresach Wschodnich z Sowietami kolaborowało. 22 października w 1939 roku Sowieci postanowili dać taką kropkę nad i, czyli potwierdzić prawnie aneksję swoich ziem. Przeprowadzili wolne, w cudzysłowie oczywiście, tak, wybory do rad miejscowych, że to ludność zdecydowała o przyłączeniu dawnych polskich Kresów do Związku Sowieckiego, konkretnie do Białoruskiej i Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, zwane Zachodnią Białorusią albo Zachodnią Ukrainą. Z referendum czy z jakimikolwiek wyborami to kompletnie nie miało nic wspólnego. No proszę Państwa, frekwencja wyniosła 100%,
Poszli wszyscy, nawet ci umierający i obłożnie chory, a pewnie ci nieżyjący też głosowali, bo zdarzały się takie sytuacje. Nawet w PRL-u zdarzały się takie sytuacje, że na listach wyborczych byli odhaczani ci, którzy już nie żyli jakiś czas, ale jeszcze nie nanoszono poprawki. Tym bardziej wtedy, w 1939 roku, 99,9% ludzi zdecydowało o przyłączeniu do ZSRR. No. Wybory rzeczywiście prawdziwe, wolne i nieskrępowane. Sowietyzacja Kresów Wschodnich. Jak, proszę Państwa, wyglądała? Generał Tadeusz Burko-Morowski, późniejszy czołowy przedstawiciel Armii Krajowej, pisze: metody zwalczania naszego ruchu podziemnego stosowane przez NKWD stanowiły przedmiot wyraźnego podziwu ze strony Gestapo, które chciało je sobie przyswoić także dla okupacji niemieckiej, czyli to brutalne, bezwzględne nazistowskie Gestapo jest wręcz zafascynowane tym, jak NKWD zwalcza polski ruch niepodległościowy, polski ruch podziemny, i chciało, żeby NKWD dało im jakby taki kurs, jak to należy robić. Nie było zresztą żadnej wątpliwości co do tego, że metody NKWD górowały nad gestapowskimi. Były one stokroć bardziej niebezpieczne i skuteczne. Stefan Rawecki Grot w listopadzie 1940 roku pisze: na terenie okupacji sowieckiej praca jest znacznie trudniejsza niż w generalnej gubernii, czyli pod okupacją niemiecką. Wynika to przede wszystkim z tego, że bolszewicy rozporządzają znacznie liczniejszym aparatem policyjnym, rozumieją język polski i mają dużą pomoc elementu miejscowego, Ukraińców, Białorusinów, a przede wszystkim Żydów. Mają też dużo zwolenników wśród młodzieży, którą faworyzują i dają jej posady. Meldunek komendanta Głównego Związku Walki Zbrojnej Roweckiego z listopada 1940 roku. Jeszcze raz, bo to jest bardzo ważne. Metody NKWD, terror NKWD jest skuteczniejszy i brutalniejszy niż terror Gestapo, a NKWD może liczyć na pomoc mniejszości narodowych, przede wszystkim Żydów. Listopad 1940 roku, proszę Państwa. Machina Holokaustu jeszcze się wtedy nie rozkręciła. No to jest taki plakat propagandowy przedstawiający żołnierza radzieckiego wyzwalającego uciśnionych chłopów na wschodzie Polski, wyrywających ich z rąk tej jakby takiej pańskiej Polski. Tak? Zresztą propaganda sowiecka od samego początku pokazywała, że Armia Czerwona jest wyzwolicielem. Że Armia Czerwona nie przyszła okupować, tylko przyszła wyzwolić przede wszystkim chłopów i robotników wschodniej Polski. Deportacje. Słowo deportacja to jest chyba słowo klucz, jeśli chodzi o okupację sowiecką. Sowieci w latach 1939-41 przeprowadzili 4 potężne akcje deportacyjne. W zasadzie we wszystkie rejony sowieckiego imperium. Pierwsza akcja deportacyjna ma miejsce 10 lutego 1940 roku. Ponad 250 tysięcy mieszkańców polskich Kresów Wschodnich zostało wywiezione w północnoeuropejskie części ZSRR. Druga akcja deportacyjna, 13 kwietnia 1940 roku. Wielkanoc, proszę Państwa. 320 tysięcy ludzi zostało zesłanych do Kazachstanu. Kolejna akcja, przełom maja i czerwca 1940 roku. 400 tysięcy ludzi zesłanych na Syberię. I ostatnia, na przełomie maja i czerwca 1941 roku, a więc rok później, 350 tysięcy ludzi, to przede wszystkim Ural oraz Kaukaz. 4 akcje deportacyjne. Luty, kwiecień oraz przełom maja i czerwca 1940 roku. I ostatnia, czwarta, przełom maja i czerwca 1941 roku, na 3 tygodnie przed wybuchem wojny niemiecko-radzieckiej. Stalin już wiedział wtedy, że Hitler planuje atak na Związek Radziecki, że do wojny prędzej czy później dojdzie, więc postanowił wywieźć na Ural oraz na Kaukaz tak zwany element przygraniczny. A więc przede wszystkim deportowano wtedy ludzi mieszkających przy granicy niemiecko-sowieckiej, aby nie stanowili jakby takiego buforu, czyli po prostu nie przychodziliby Niemcom jednak z pomocą. Więc postanowił ich wywieźć. Tu
tutaj są opisane te wszystkie deportacje, o których Państwu mówiłem. Deportacje odbywały się tego typu bydlęcymi, nieogrzewanymi oczywiście wagonami. Łącznie od lutego do czerwca, 40 do czerwca 1941 roku Sowieci wywieźli 1 300 000 polskich obywateli. Ja napisałem obywateli polskich, a nie Polaków, dlatego że wywożono nie tylko Polaków. Polacy stanowili około połowę deportowanych. Pozostali to Ukraińcy, Białorusini 30%, a co piąty wywieziony był z pochodzenia Żydem. Żydzi oczywiście masowo kolaborowali z Sowietami, ale system sowiecki ma to do siebie, że nie ufa nikomu, nie ufa nawet samemu sobie. W związku z czym mordowano i wywożono nawet tych najbardziej zaufanych jakby swoich takich ludzi systemu. Katyń, 1940 rok. W tym roku będziemy obchodzili 80. rocznicę zbrodni katyńskiej, jednej z największych zbrodni ludobójczych w trakcie II wojny światowej. Co ciekawe, proszę Państwa, została ona podpisana 5 marca 1940 roku, 13 lat później, proszę Państwa, w Moczu i w Kale Stalin umiera. Niektórzy mówią, że to jakby taka zemsta pogrobowców, polskich pogrobowców, oficerów na Stalinie. Umiera 5 marca, ale przez wiele dni lekarze nie bardzo wiedzieli, co mają robić. Czy ogłosić to, że generalissimus sowiecki nie żyje? A kiedy dowiedzieli się, że on miał udar, bo on leżał w tej swojej daczy kilka dni, tak jak mówiłem, w Moczu i w Kale, to nie wiedzieli, co mają robić. Czy mają po prostu dać mu strzykawkę, zatruć go, aby się nie męczył? Coś w rodzaju takiego pawulomu z lat 50. Czy może po prostu go ratować? Byli pod ścianą. Bo gdyby dali mu pawulon, no nazwijmy to pawulon, tak, otruliby go, no to zostaliby oskarżeni o morderstwo wodza. Zostaliby skazani na śmierć. A gdyby go uratowali, to Stalin by wiedział, że oni widzieli go w takim stanie, że leży w Kale, w Moczu i tak dalej, i też kazałby ich zabić. I tak źle, i tak niedobrze. Znajdowali się między młotem a kowadłem. 5 marca w 1953 roku Stalin umiera, a 13 lat wcześniej podpisał wyrok śmierci na żołnierzy polskich. Podpisany 5 marca w 1940 roku, tak zwana decyzja katyńska. Przez wiele lat Sowieci twierdzili, że to nie oni, że to Niemcy wymordowali polskich oficerów. Oficjalna propaganda w PRL-u również mówiła, że to Niemcy, a nie Sowieci. Nie wolno było o tym mówić, że Rosjanie przyłożyli do tego pistolet. To jest pismo wystosowane przez Wszechrosyjską Komunistyczną Partię Bolszewicką i widnieje na nim podpis towarzysza Stalina, skazującego polskich oficerów, gdyż jak twierdziło pismo, stanowili oni najbardziej niebezpieczny antyradziecki element, nie rokujący jakiejkolwiek poprawy. Koniec cytatu. Nie rokujący jakiejkolwiek poprawy. Dlaczego? Ponieważ no, nie zgadzali się na okupację polską przez Sowietów, więc dlatego byli nierukującej poprawy antyradzieckim elementem. To są katyńskie doły. Zdjęcia wykonali Niemcy. Niemcy odkryli te doły w 1943 roku. Niemcy też sprowadzili Międzynarodową Komisję Medyczną na te tereny, aby ta medyczna komisja potwierdziła, że to nie oni wykonali egzekucję na polskich oficerach. No i inne formy walki z polskością stosowane przez Sowietów. Masowe aresztowania, walka z religią, z kościołem katolickim, z cerkwią prawosławną oraz grekokatolicką. 150 tysięcy obywateli polskich wcielonych do Armii Czerwonej. Wymordowano ponad 1000 księży i prawie tyle samo duchownych prawosławnych. 250 tysięcy obywateli polskich otrzymało przymusowe radzieckie obywatelstwa. Ponad 150 tysięcy obywateli zginęło w egzekucjach ulicznych i obławach. Więc te wszelkie formy walki z polskością i w ogóle walki z jakąkolwiek siłą antysowiecką były wyjątkowo silne i potężne. No i okupacja niemiecka, drodzy Państwo. Tu już przechodzimy do takiego konkretnego sedna. Tego oczywiście nie będę czytał, bo to są takie dane trochę ekonomiczne, ale zauważcie Państwo jedno. Straty materialne Polski w trakcie II wojny światowej są szacowane na $1 bln. $1 bln, czyli mniej więcej 4 biliony złotych. To jest dziesięciokrotność naszego dzisiejszego budżetu. Budżet polski roczny to 400 miliardów, a 4 biliony, czyli 10 razy tyle, utraciliśmy w budynkach, w ludziach, w sprzęcie, w gospodarce, w rolnictwie, w kulturze i w sztuce. Dziesięciokrotność naszego budżetu.
6 milionów 28 tysięcy. To 28 tysięcy to jest taka umowna liczba. 6 milionów obywateli polskich zginęło w trakcie II wojny światowej. Zdecydowana większość, ponad 5 milionów, prawie 5,5 miliona, to są ofiary nie działań wojennych, czyli na przykład bombardowań czy ostrzeliwań, tylko takiej eksterminacyjnej polityki okupanta. Ponad połowa, bo 3 miliony to ludność pochodzenia żydowskiego. Adolf Hitler w swoim piśmie do generalnego gubernatora Hansa Franka w październiku 1939 roku pisał tak. O polskich ziemiach. Traktować jako obszar wojenny i zdobyczny oraz bez miłosierdzia je wyeksploatować, czyniąc z nich rumowisko pod względem gospodarczym, społecznym, kulturalnym i politycznym. Rumowisko. Dla Niemców Polska miała być tylko i wyłącznie rumowiskiem, czyli jakby takim pustynią, krajobrazem księżycowym, elity wymordować, z reszty, resztę społeczeństwa przekształcić w niewolników. Tak wyglądał podział Polski pod okupacją niemiecką. Linia czerwona to jest granica strefy wpływów niemieckiej i sowieckiej. Zachodnią część Polski wcielono bezpośrednio do Rzeszy, a więc Pomorze Gdańskie, Północne Mazowsze, Wielkopolskę, Śląsk wciela się do Rzeszy. Z pozostałych ziem utworzono tak zwane generalgubernatorium, czyli generalne gubernatorstwo, coś w rodzaju protektoratu albo kolonii jakby, z którą eksploatowano bez miłosierdzia. Terytoria wcielone do Rzeszy. Jak traktowano Polaków, którzy zamieszkiwali tereny wcielone bezpośrednio do Rzeszy? Moi drodzy, na przykład tak. W kraju Warty zarządzeniami wydawanymi poprzez administrację niemiecką zobowiązano Polaków do kłaniania się Niemcom. Na listach adresowanych do Polaków nie wolno było używać określenia pan albo pani. Polacy nie mogli posiadać samochodów, motocykli, a w wyjątkowych wypadkach zezwolono na używanie odpowiednio oznaczonych rowerów. Rowerów oczywiście z literą P, czyli Polen. Odebrano także wszystkie odbiorniki radiowe. Nie zezwolono na posiadanie telefonów, gramofonów. Ograniczono możliwość korzystania z poczty. Poruszanie się po kraju możliwe było tylko ze specjalnymi przepustkami. Zakazano także wstępu do parków, korzystania z boisk i urządzeń sportowych. Zamknięto polskie szkoły, a tylko nielicznym dzieciom umożliwiono naukę czytania i pisania oraz podstaw liczenia. Polskie życie teatralne, muzyczne oraz kultura praktycznie zamarły, co rekompensowano konspiracyjną działalnością kulturową. Kultura, sztuka, teatr, szkoła działały tylko w podziemiu, tylko w konspiracji. Oficjalnie było to zakazane za jakąkolwiek działalność, za jakiekolwiek nauczanie czy wystawianie przedstawień teatralnych groziła kara śmierci. Wysiedlenia Polaków to również istotny element eksterminacyjnej polityki niemieckiej. Z anektowanych przez III Rzeszę terenów wysiedlono ponad 1 000 000 Polaków, wypędzając ich, proszę zobaczyć, z bagażem osobistym, nie z jakimiś tam walizkami, nie na wagonie, na wagony mogli zabrać swój dobytek. Nie, to wszystko mogli zostawić, tylko i wyłącznie bagaż osobisty. Na ich miejsce osiedlono 720 tysięcy Niemców repatriowanych z Europy Wschodniej, głównie z terenów Związku Sowieckiego i krajów bałtyckich, Litwy, Łotwy i Estonii. To miał być taki przyczółek germanizacji. Najpierw usuwamy ludność polską, później będziemy usuwać ukraińską, białoruską i rosyjską, jak będziemy się posuwać na wschód, a tereny kolonizować i germanizować, zasiedlać Niemcami. Tu zdjęcie przedstawiające kolumny polskich wysiedleńców, eskortowanych przez żandarmerię niemiecką. Sicher gestellt für einen Frontkämpfer, czyli sklep, który należał do Polaka, został zaanektowany na potrzeby niemieckiej machiny wojennej. Produkty mają być wysłane żołnierzom na front, Frontkämpfer. A, i proszę Państwa, tu jest 10 februar 1940 rok, 10 luty 1940 rok. Miasto Gotenhafen. Co to za miasto w Polsce? Gdynia. Gdynia, dokładnie. Niemcy zmienili nazwę z Gdyni na Gotenhafen, czyli port Gotów. Tu mamy kolejne zdjęcie. Tym razem stoją bojówki Hitlerjugend i napis głosi tak. Aus Befehl des Führers Heil diese Stadt Litzmannstadt. Czyli jakby na rozkaz, na rozporządzenie Hitlera miasto to będzie nazywało się Litzmannstadt. O jakie miasto chodzi? Łódź. Łódź, tak jest. Łódź miała nazywać się Litzmannstadt, ponieważ Łódź znalazła się na ziemiach wcielonych do Rzeszy. I generalne gubernatorstwo, to o którym wam mówiłem, czyli tereny, które były traktowane jako kolonia, jakby taki protektorat, czyli miejsce do bezwzględnej eksploatacji gospodarczej,
przymusowa, darmowa siła robocza, niewolnicy deportowani w głąb III Rzeszy, zatrudniani w największych niemieckich fabrykach, zakładach przemysłowych i kopalniach. To są takie dane liczbowe, ja tego nie będę dokładnie przedstawiał, dokładnie omawiał. To raczej pokazuję swoim studentom, żeby mieli wiedzę do egzaminu. Generalne gubernatorstwo było zamieszkiwane przez około 14 milionów mieszkańców. Oczywiście najwięcej to było Polaków, ponad 11 milionów. Druga co do wielkości ludność to byli Żydzi. W 1941 roku, kiedy Niemcy zaatakowały Związek Radziecki, tereny dawnego województwa lwowskiego, Galicja Wschodnia albo Małopolska Wschodnia, zostały wcielone do generalnego gubernatorstwa, więc ludność zwiększyła się do 19 milionów. Polaków było 12800, Żydów ponad 2 miliony, ale przybyło już Ukraińców, prawie 4 miliony. 3 miliony 700 tysięcy to Ukraińcy mieszkający w generalnym gubernatorstwie. I proszę Państwa, okupowana Polska stanowiła taką ciekawostkę na mapie Europy. Generalnie w każdym okupowanym przez Niemców kraju istniał rząd kolaboracyjny, kolaborujący z Niemcami, albo takie narodowe, regionalne oddziały SS. Oddziały SS miała okupowana Belgia, okupowana Holandia, Francuzi to na masową skalę kolaborowali z Niemcami, przecież rząd Vichy. Francuzi dokonywali łapanek Żydów na ulicach i wysyłali ich do niemieckich obozów koncentracyjnych. Oddziały SS posiadała też oczywiście Dania, Norwegia i tak dalej, i tak dalej. Anglia ale nie okupowana. Ale nie Polska. Ale nie Polska. Proszę, Anglia oczywiście nie była okupowana, ale też były oddziały SS i też były partie, organizacje wspierające Hitlera. Waffen-SS nie posiadała Polska. Ani rządu kolaboracyjnego, ani oddziałów sympatyzujących z Niemcami. Pomijam tak zwaną policję granatową. Ale Polacy mieli też policję granatową, było ich około 16 tysięcy. Ale co ciekawe, policję pomocniczą mieli też Żydzi w gettach. Żydzi Żydów pakowali do wagonów i wysyłali na śmierć na przykład do Treblinki w getcie warszawskim. Co mówiono na temat polskiej nauki? To jest też rozporządzenie Hitlera. Uniwersytety i inne szkoły wyższe, szkoły zawodowe, jak i szkoły średnie były zawsze ośrodkiem polskiego szowinistycznego wychowania. Szowinistycznego. I dlatego powinny być w ogóle zamknięte. Należy zezwolić jedynie na szkoły podstawowe, które powinny nauczać jedynie najbardziej prymitywnych rzeczy. Powiedziane wprost, prymitywnych. Rachunków, czytania i pisania. Nauka ważnych narodowo dziedzinach, jak i geografia, historia literatury oraz gimnastyka musi być zakazana. Krótko mówiąc, można było chyba tak czytać, pisać i liczyć do 100. Z dodawaniem, odejmowaniem, mnożenie i dzielenie już jest zbyteczne. Tylko to wystarczyło. No i walka z polską jakby kulturą. Tak? W 1939 roku podczas bombardowania Warszawy mocno ucierpiał pałac Zamek Królewski w Warszawie. Niemcy nie zezwolili odbudować. Nawet nie wolno było przykryć dachu. Dlatego, żeby zamek po prostu niszczał. W 1944 roku w trakcie powstania warszawskiego zamek praktycznie przestał istnieć. Został zrównany z ziemią. Odbudowę zaczęto dopiero w latach 70. Czyli prawie 30 lat po wojnie. Obalenie w Krakowie posągu Adama Mickiewicza. Zaczęto na przykład lansować tezę, że Kopernik był Niemcem, nie był Polakiem. Że Chopin był Niemcem, nie był Polakiem. Pomimo, że ojciec był Francuzem, matka Polką. Ale okazało się, że Chopin był Niemcem. Więc tego typu tezy lansowano wtedy na potęgę. No i zagłada Żydów, proszę Państwa. Temat wyjątkowo kontrowersyjny, ale wyjątkowo ważny z punktu widzenia ziem polskich w II wojnie światowej. Zdjęcie zrobione w Warszawie przedstawia budowę muru otaczającego getto. Na początku getto było otoczone drutem kolczastym, żeby ludność żydowska nie przechodziła na tak zwaną stronę aryjską. Ale z czasem cały teren getta, czyli znaczną część Warszawy, otoczono murem. Tak naprawdę od początku niemieckiej okupacji Żydzi byli praktycznie wyjęci spod prawa. Mordowano polską inteligencję, natomiast Polaków na masową skalę nie mordowano. Jeżeli oczywiście działali w jakiejś antyniemieckiej organizacji, w partyzantce, to tak. Była odpowiedzialność zbiorowa i tym podobne. Natomiast Żydzi od samego początku byli skazywani na zagładę. Nawet taką zagładę gospodarczą. Kiedy wprowadzono na przełomie 39 i 40 roku system kartkowy, to Polacy otrzymywali przydział kartkowy na 900 kalorii dziennie. Później zmniejszono na 800.
900 kalorii dziennie. Żydzi dostali 400 kalorii dziennie, a w obozie koncentracyjnym były to równo wyliczone 182 kalorie. Nie wiem, jak można było żyć, przeżyć dzień, 182 kalorie. Niektórym ludziom się to udało. Getto. Zdjęcie przedstawiające, górne zdjęcie przedstawia granicę między małym gettem a dużym gettem. Getto w Warszawie składało się z dwóch części. Z getta dużego i z getta małego. Granica getta biegła dzisiejszą ulicą Żelazną. Tu nieopodal teraz znajduje się Pałac Kultury. I przy Pałacu Kultury, jakbyście Państwo byli w Warszawie, to jest taka wmurowana jakby szyna w asfalt i jest tam informacja, że tutaj biegła w latach 40-43 granica getta. I faktycznie w tych okolicach mniej więcej zrobiono to zdjęcie. Żeby Żydzi nie przechodzili stroną aryjską, to zbudowano taką nad ulicą taką potężną kładkę, która łączyła getto duże od getta małego. Kiedy Żydów zaczęto wywozić do obozu zagłady w Treblince w 1942 roku, getto małe zostało zlikwidowane, całą ludność żydowską przesiedlono do tak zwanego getta dużego. Zdjęcie dolne przedstawia wysiedlenie Żydów z Pragi już do getta. Ludność żydowska w przedwojennej Warszawie była szacowana na 360 tysięcy ludzi. 25% mieszkańców przedwojennej Warszawy to byli Żydzi. I cała ta ludność w prawie niemieckim została praktycznie skazana na zagładę. Hitler, tak jak mówiłem, już w latach 20. głosił oczyścić kontynent z żydostwa, oczyścić Europę z żydostwa. I on mówił wprost, że kraje podbite, kraje okupowane powinny być wdzięczne Niemcom za to, że Niemcy ratują ich przyszłość, że Niemcy dbają o ich przyszłość. W jaki sposób? Ano wyniszczając wszystko, co żydowskie. Tak przynajmniej głosiła oficjalna niemiecka propaganda. W getcie panowały straszliwe warunki. Przerażająca ciasnota, głód, bieda. 100 tysięcy Żydów zmarło w getcie z głodu w ciągu 2 lat. Najbardziej przerażające są zdjęcia dzieci. Małe, kilkuletnie dzieci umierające z głodu na ulicach. To są zdjęcia, których człowiek, zwłaszcza posiadający dzieci, no ja jeszcze nie mam dzieci, daj Boże, że kiedyś będę miał, ale człowiek, który posiada dzieci, ciężko mu oglądać takie zdjęcia. Zresztą w ogóle jaka tam była ciasnota, drodzy Państwo, przed wojną na terenie getta mieszkało 100 tysięcy ludzi. Niemcy tam zamknęli prawie 500 000 ludzi na niewielkim takim obszarze, a więc gęstość zaludnienia była wręcz przerażająca, podobnie jak warunki bytowe. Tutaj wymieniłem największe getta na ziemiach polskich. Zresztą pierwsze getto w ogóle w Europie powstało w Polsce. Nie wiem Państwo, czy wiecie w jakim mieście. W Piotrkowie Trybunalskim. Już w listopadzie 1939 roku powstaje pierwsze getto. Największe getto Warszawa. Proszę zobaczyć, 500 000 Żydów. Bo oprócz tych warszawskich Żydów zwożono jeszcze Żydów praktycznie z całego Mazowsza. 500 tysięcy, Łódź 300 tysięcy, Lwów 160 tysięcy, Wilno 100 tysięcy. To były te takie największe, czyli Warszawa, Łódź, Lwów i Wilno. Mniejsze to Kraków, Białystok, Częstochowa, Lublin, Grodno oraz Kielce. Generalnie po kilkadziesiąt tysięcy Żydów praktycznie we wszystkich tych gettach przebywało. Tutaj mamy mapę getta warszawskiego. Generalnie mieściło się ono na Śródmieściu w okolicach cmentarza Powązkowskiego, a kończyło na terenie dzisiejszego mniej więcej Pałacu Kultury. Tutaj ta brązowa planka. Kto z Państwa był w Warszawie, ten wie. Pałac Kultury, dworzec centralny. Tu znajdowała się granica getta i ciągnęła na północ w stronę Powązków. Na ziemiach polskich Niemcy utworzyli 600 gett, w których zamknięto 2 miliony polskich Żydów. Czyli praktycznie 2/3 wszystkich polskich Żydów. I obozy zagłady na ziemiach polskich. Drodzy Państwo, czym różni się obóz zagłady od obozu koncentracyjnego? Jaka jest różnica zasadnicza? Zagłada to oczywiście eksterminacja, a obóz koncentracyjny, koncentracjonlager, obóz pracy jakby, obóz pracy, wyniszczenie ludzi poprzez pracę. Natomiast obóz zagłady to zagłada natychmiast. To są największe obozy zagłady i jednocześnie obozy koncentracyjne, bo
Auschwitz jednak też była zagłada, tylko że poprzez pracę. Auschwitz-Birkenau, 1,5 miliona wymordowanych. Zofia Naukowska w medalionach pisze wprost, że to była największa fabryka śmierci w historii ludzkości. Wtedy po raz pierwszy człowiek wymyślił zabijanie drugiego człowieka na skalę przemysłową, wręcz na skalę taśmową. Wiecie Państwo, ile ludzi można było zabić w jednej komorze gazowej w ciągu doby? 20 tysięcy. 20 tysięcy. 20 stycznia w 1942 roku w miejscowości Wannsee pod Berlinem Hitler i jego świta podpisują dokument, który jest nazywany Endlösung von Judengraf, czyli ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej. Jeden z takich zbrodniarzy niemieckich, protektor okupowanej Czechosłowacji, Reinhard Heydrich, pisze do swojej żony wprost: wyobraź sobie, jaka to będzie skala. 30 tysięcy Żydów będzie szło do pieca dziennie. I on to pisze normalnie do żony w liście. Pyta się jej, co kochanie, co tam u ciebie, jak tam dzieci, czy jesteś zdrowa i tak dalej. I chwali się tym, co robili. I chwali się osiągnięciami. 30 tysięcy Żydów będzie szło do pieca dziennie. Jaki to jest powód do dumy dla nich. Kolejny obóz od zagłady, Treblinka. 60 km na wschód od Warszawy. Głównie Żydzi z Polski Centralnej były tam mordowani. Milion zabitych. Bełżec, 650 tysięcy zamordowanych. Majdanek, 500 000. Chełmno, 360 tysięcy. Mniejsze, Sobibór, Płaszów w Krakowie, 150 tysięcy. Stutthof, czyli Sztutowo-Hołogdańska, 120 tysięcy zamordowanych. Zastanawiające jest, w jaki sposób oszukiwano ludzi prowadzących do komór gazowych. Proszę sobie wyobrazić, że kiedy transporty na przykład Żydów z okupowanej Warszawy przybywały do Treblinki, to tym ludziom wmawiano, że oni jadą do obozów pracy na wschodzie. Tylko muszą się umyć, dostawali ręcznik, dostawali mydło, a pod komory gazowe w ogóle były przerobione na łaźnie. To wyglądało jak łaźnia. Prysznice, krany, wszędzie pełno rurek i tak dalej, z których miała popłynąć woda, a pod te komory gazowe przystawiano samochody Czerwonego Krzyża. Ci ludzie myśleli, że o, Czerwony Krzyż, bo zaopiekują się najbardziej chorymi, rannymi, trochę tam dadzą jakieś lekarstwo, odpoczną i wyjadą do obozów pracy na wschodzie. Dostawali, tak jak powiedziałem, mydło, dostawali ręcznik, szli do tych łaźni, niby łaźni, tylko że łaźnie były zamykane hermetycznie, zamykane szczelnie, już nikt stamtąd nie wyszedł, ani nie wszedł, a z tych rur i kranów, pryszniców, zamiast wody, to po prostu płynął cyklon B. Cała, jak pisze Naukowska, cytuję ją dokładnie, impreza trwała około pół godziny. W ciągu 30 minut od 800 do 1000 ludzi nie żyło. Wszystkich wyrzucano stamtąd, wyrzucano dosłownie, po prostu wywlekano na specjalne wagoniki. Tymi wagonikami te ciała były przewożone do krematorium, gdzie następowało spalenie i kolejne wagony były wtłaczane na rampę kolejową. Dokładnie tak, jak mówił Hitler i pisał Heydrich. Przemysłowy sposób, taśmowy sposób zabijania człowieka. W ciągu 24 godzin 20 tysięcy ludzi było zagazowanych, a następnie spalonych. Obozy koncentracyjne, tutaj zdjęcia zrobione w obozie koncentracyjnym Buchenwald przez amerykańską jednostkę, która wyzwalała ten obóz w 1945 roku. W Buchenwaldzie doszło do takiego miejscowego procesu nad SS-manami i SS-mankami. Kiedy Amerykanie zobaczyli to, co znaleźli tam, pokazano im krematoria między innymi, pokazano komory gazowe, pokazano baraki z ludźmi już praktycznie umierającymi, to wszyscy SS-mani i SS-manki zostali wywleczeni z miejsca, gdzie ich odosobniono i z miejsca ich rozstrzelano. 145 osób, tych SS-manów i SS-manki, zostali przez Amerykanów wtedy rozstrzelani. To był jedyny taki spontaniczny sąd. Można to tak określić. Palenie człowieka w krematorium. Dolne zdjęcie przedstawia wrzucanie. Proszę zobaczyć, w jakim stanie są zwłoki. 182 kalorie dziennie. Nic dziwnego, że ten człowiek nie ma w zasadzie nic tłuszczu. To jest szkielet pokryty skórą. Górne zdjęcie przedstawia cygańskie bliźnięta, cygańskie sieroty, które były ofiarami zbrodniczych eksperymentów medycznych doktora Józefa Mengele. Doktor Józef Mengele, sława niemieckiej medycyny.
prowadził eksperymenty na żydowskich i na cygańskich bliźniakach, ponieważ jego głównym celem, rozkazem Hitlera, było znalezienie sposobu, aby Niemki rodziły jak najwięcej bliźniąt. Albo trojaczków czy czworaczków, żeby tych Niemców było jak najwięcej z jednej ciąży. Dwoje, troje, czworo. Więc eksperymentowano na bliźniakach. Przetaczano krew, wszywano, rozcinano, przeprowadzano wiwisekcję. Wiwisekcja to jest sekcja na żywym organizmie. Po prostu krojono po kolei i sprawdzano, jak człowiek reaguje na ból. Przeprowadzano różnego rodzaju eksperymenty. Takie same eksperymenty przeprowadzali na przykład Japończycy w tak zwanej jednostce 731. Tam więźniowie w Mandżurii w Chinach byli pogrupowani na trzy rasy. Białą, czarną i żółtą. Do jednostki 731 kierowano największych specjalistów, największe sławy japońskiej medycyny. Onkologów, chirurgów, kardiologów i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy oni po prostu zabijali tych ludzi, kroili żywcem, patrzyli w szklanej takiej kapsule, jak człowiek na przykład reaguje na podkręcanie dźwięków, jak reaguje na przesyłanie gazu. Wszystko dokładnie to opisywali. Żaden z japońskich zbrodniarzy wojennych nie został pociągnięty do odpowiedzialności, bo całą kartotekę medyczną przekazano Brytyjczykom. Brytyjczycy nie mogli tego robić w swoich koloniach na przykład, a chętnie by robili. Więc skorzystali z tego, co robili Japończycy. Podobnie z tego, co robili Niemcy. Zdjęcia wyzwalania obozów, masowe stosy czaszek. No i rzeź wołyńska, proszę Państwa. Temat też rzeka. 1943 rok. W przerażających, w bestialski sposób wymordowanie od 80 do 100 tysięcy ludności polskiej przez ukraińskich nacjonalistów. W 1944 roku zbrodnia wołyńska, rzeź ludności polskiej została jakby skierowana na Galicję w okolice Lwowa. Tam wymordowano około 50 tysięcy Polaków. Generalnie Polacy umierający na Wołyniu, można powiedzieć, zazdrościli umierania Żydom w obozach koncentracyjnych albo w rozstrzeliwania. Bo jednak Żydzi, Niemcy na przykład nie przybijali Żydów za język do stołu, a to robili Ukraińcy. Przybijali ludzi na przykład bagnetami do drzwi stodoły. Palili ludzi żywcem. Niemowlęta podrzucali na bagnetach, jeden do drugiego na przykład. To jest o ludobójstwie. I walka, proszę Państwa. Sama walka jak wyglądała? Kształtowanie się tej walki. Walka z okupantem zaczęła się już praktycznie w trakcie kampanii wrześniowej. 27 września 1939 roku, a więc jeszcze przed kapitulacją Warszawy, powstaje Służba Zwycięstwa Polski. Przekształcona następnie w Związek Walki Zbrojnej w listopadzie 1939 roku, a 14 lutego 1942 przekształca się w Armię Krajową. Czyli mamy jakby trzy stopnie walki z okupantem. Najpierw SZP, Służba Zwycięstwa Polski. Później mamy Związek Walki Zbrojnej, jest to listopad 1939 roku. I ostatecznie 14 luty 1942 roku Armia Krajowa. Ja zawsze powtarzam to swoim studentom. 14 luty to nie walentynki, bo to, że ty kochasz jego, a ona kocha ciebie, to możecie sobie mówić codziennie, a nie tylko 14 lutego. 14 luty to przede wszystkim powstanie Armii Krajowej, 1942 rok. Czym była Armia Krajowa? Armia Krajowa to było nic innego jak struktury wojskowe zorganizowane przez Polskie Państwo Podziemne na czas okupacji. A musicie Państwo wiedzieć, że Polskie Państwo Podziemne to jest absolutny fenomen na skalę światową. W żadnym okupowanym, czy przez Niemców w Europie, czy przez Japończyków w Azji, nie powstały takie struktury konspiracyjne, które posiadałyby swoją armię, swoje szkolnictwo, swoje ministerstwa, swoje sądownictwo. Normalnie funkcjonujące państwo w podziemiu. Nigdzie w żadnym okupowanym kraju coś takiego nie powstało. Każdy nowo przybyły żołnierz Armii Krajowej, każdy partyzant musiał złożyć taką przysięgę. W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Marii Panny Królowej Korony Polskiej kładę swe ręce na ten święty krzyż, znak męki i zbawienia i przysięgam być wierny Ojczyźnie mej Rzeczypospolitej Polskiej. Stać nieugięcie na straży jej honoru i o wyzwolenie jej z niewoli walczyć, ze wszystkich sił aż do ofiary życia mego.
prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej i rozkazom naczelnego wodza oraz wyznaczonemu przezeń dowódcy Armii Krajowej będę bezwzględnie posłuszny, a tajemnicy niezłomnie dochowam. Cokolwiek by mnie spotkać miało, tak mi dopomóż Bóg. Czyli to była przysięga, którą musiał złożyć każdy nowo przybyły. Dopiero po złożeniu przysięgi był oficjalnie jakby wcielany do Armii Krajowej. Natomiast osoba, która przyjmowała tą przysięgę, również mówiła dosyć istotną kwestię. Przyjmuję cię w szeregi Armii Polskiej walczącej z wrogiem w konspiracji o wyzwolenie ojczyzny. Twym obowiązkiem będzie walczyć z bronią w ręku. Zwycięstwo będzie twoją nagrodą. Zdrada karana jest śmiercią. Czyli za zdradę jest tylko jedna kara. Śmierć. Nie jakieś więzienie, nie jakaś banicja, nie utrata jakichś praw. Śmierć. Zwycięstwo jest tylko twoją nagrodą. Nie dostaniesz pieniędzy, nie dostaniesz posady, nie dostaniesz samochodu, nie wiem, twoja żona nie dostanie futra. Zwycięstwo nad okupantem, zwycięstwo nad znienawidzonym wrogiem będzie twoją nagrodą. Armia Krajowa również posiadała swoje struktury terenowe. Struktury, które składały się jakby na takie coś w rodzaju województwa. To były okręgi, na przykład okręg Łódź, okręg Warszawa, okręg Lwów, Wołyń i tak dalej, i tak dalej. Każdy z tych okręgów miał swoją dewizę, miał swoje hasło, miał swoje zawołanie, które rozróżniało go od innego. Jeżeli kontaktowano się między sobą, trzeba było podać okręg, trzeba było podać hasło, dewizę i tak dalej, i tak dalej. Czyli pełna, absolutna konspiracja. Tworzono nawet coś w rodzaju takiego języka. Niby pisano list, na przykład, nie wiem, narzeczona pisała list do narzeczonego, no tam kocha, co robiła i tak dalej, i tak dalej, a to był szyfr. Po prostu każdy żołnierz, każdy dowódca Armii Krajowej miał specjalny słowniczek, uczył się tego słowniczka na pamięć i wiedział doskonale, przeczytał ten list i wiedział, gdzie odbędzie się zbiórka partyzantów, gdzie się zbierają, gdzie znajdują się Niemcy, w jakiej okolicy, czy na przykład będzie przejeżdżał jakiś ważny Niemiec, tak, w kolumnie pancernej i tak dalej, i tak dalej. Gdzie jest zbiórka, gdzie będzie zamach, na przykład na jakiegoś kapo i tak dalej, i tak dalej. Czyli generalnie świetnie zakonspirowani, doskonale wyszkoleni żołnierze. Komenda Główna Armii Krajowej to było coś w rodzaju Ministerstwa Obrony Narodowej. Tak jak ministerstwa są podzielone na departamenty czy wydziały, to tak komenda była podzielona również na specjalne oddziały. Na przykład oddział organizacyjny, operacyjno-szkoleniowy, łączności, finansowy, biuro informacji i propagandy, oddział kwatermistrzowski czy oddział informacyjno-wywiadowczy. Bardzo ważne były trzy oddziały. Finansowy, wiadomo. Jak nie wiadomo, o co chodzi, chodzi o pieniądze. Pieniądze są potrzebne zawsze i wszędzie. Oddział operacyjno-szkoleniowy. Tu szkolono młodych adeptów. Tu przeprowadzano różnego rodzaju plany. Przygotowywano operacje zamachów, na przykład na niemieckich dygnitarzy. Plany na przykład uderzenia na posterunek gestapo i odbicie więźniów. I tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście oddział informacyjno-wywiadowczy, czyli wywiad i kontrwywiad. Zbieranie informacji, przetwarzanie tych informacji, gromadzenie ich, przesyłanie dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wszystko świetnie, sprawnie działająca maszyna w całkowitej konspiracji. Niemcy za wszelką cenę próbowali rozbić te struktury, a do końca wojny im się nie udało. Komendanci Armii Krajowej. Komendantów Armii Krajowej było pięciu. Pierwszym był Michał Tokarzewski-Kalaszewicz, pseudonim Tormit. Zastąpił go generał Sosnkowski, pseudonim Godziemba. Następnie słynny Brod, czyli generał Stefan Rowecki. Później Tadeusz Burkomorowski do 2 października 1944 roku. To on przyjmuje kapitulację Warszawy, kiedy Warszawa skapitulowała po upadku powstania. I ostatnia i chyba najbardziej tragiczna postać, Niedźwiadek, czyli generał brygady Leopold Okulicki. Ostatni dowódca Armii Krajowej, który kazał się jakby rozwiązać swoim żołnierzom, ale oczywiście jego żołnierze przeszli do podziemia niepodległościowego, które później zostało rozbite już przez komunistów i wspomagających ich Sowietów. W momencie maksymalnej zdolności bojowej, proszę zobaczyć, lato 44 rok, siły Armii Krajowej liczyły 400 tysięcy żołnierzy. To była czwarta co do wielkości armia w Europie.
w tym prawie 11 tysięcy oficerów. Kadrę oficerską sprzed wojny uzupełniono absolwentami tajnych kursów oraz przerzuconymi do kraju cichociemnymi. Czy państwo wiecie, co, kim byli cichociemni? Pan wie, to słuchamy. Oficerowie przedwojenni przeszkoleni przez Anglików w działaniach dywersyjnych na zapleczu. Dokładnie tak. I następnie przerzuceni głównie drogą lotniczą do Polski. To można powiedzieć po francusku crème de la crème, czyli śmietanka ówczesnych żołnierzy, ówczesnych oficerów, przedstawicieli sił zbrojnych. Osoby przede wszystkim nie tylko świetnie wyszkolone, ale przede wszystkim gorący patrioci, za wszelką cenę starający się wyzwolić Polskę. No i ostatnia faza, proszę państwa, nim przejdziemy do 1945 roku, powstanie warszawskie. Słynny plakat propagandowy z tamtego okresu. W walce odwet za krew tysięcy Polaków. Powstanie warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 roku. Słynna godzina W, czyli godzina 17. Oczywiście walki zaczęły się już wcześniej, bo niektórzy uderzyli na posterunki niemieckie już o godzinie 14, ale generalnie syreny alarmowe rozległy się w całej Warszawie o godzinie 17 i oddziały niemieckie były w szoku, nie wiedziały, co się dzieje, że nagle całe miasto po prostu jakby staje do walki. Rozkaz o rozpoczęciu działań wydał dzień wcześniej, 31 lipca, generał Tadeusz Burkomorowski, który, jak pokazywałem na wcześniejszej prezentacji, był w tamtym czasie dowódcą Armii Krajowej. Sęk w tym, że powstanie warszawskie trwało 63 dni, ale ono miało trwać 3 dni. Powstańcy, kiedy zrywali się do walki, to sądzili, że Zachód natychmiast uderzy. Do Pragi wkroczą Sowieci, do Pragi tej warszawskiej, tak? Pragi, wkroczą Sowieci i generalnie Niemcy kaput, poddadzą się. Nic bardziej mylnego. Stalin specjalnie rozkazał zatrzymać się oddziałom sowieckim i nie dopuścić do tego, aby Rosjanie pomogli powstańcom. Stalinowi chodziło o to, aby Warszawa się wykrwawiła i aby powstańcy się wykrwawili. A wiecie państwo dlaczego? Oto dlatego, że on już od 1941 roku, od wojny z Niemcami, zakładał, że Europa Wschodnia będzie w jego rękach. I w Polsce ma się znaleźć marionetkowy, komunistyczny rząd, całkowicie mu podporządkowany i uległy. I on wiedział doskonale, że jeżeli powstańcy wygrają, bo na przykład Rosjanie, Amerykanie i Anglicy przyjdą im z pomocą, no to ci powstańcy będą w charakterze gospodarzy miasta. Oni będą wyzwolicielami. Nie komuniści niesieni na bagnetach NKWD już w 1944 roku. Tu mamy sierpień, proszę państwa. A 22 lipca, kilka dni wcześniej, co z takiego się wydarzyło w Lublinie? Manifest PKWN. Oczywiście w Lublinie. On był ogłoszony w Moskwie i napisany, a nie w Lublinie. No przecież w PRL-u słynne święto, wyzwolenia, tak? Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego. Pieczołowicie obchodzone przez cały okres PRL-u. Dlatego powstanie zakończyło się klęską, bo nikt tym powstańcom nie przyszedł z pomocy. W walce zginęło 18 tysięcy powstańców i proszę zobaczyć na tą liczbę. 250 tysięcy ludności cywilnej. 35 tysięcy warszawiaków zostało rannych. 650 tysięcy mieszkańców Warszawy zostało wypędzonych z miasta. 100 tysięcy trafiło do obozów koncentracyjnych. Ponad 150 tysięcy na roboty przymusowe do Rzeszy. Dokładna lista trafiających do roboty to 153 810 warszawiaków. Warszawa praktycznie przestała istnieć, dlatego że nikt nie przyszedł tym powstańcom z pomocą. Oni byli przygotowani na walkę 3-4, maksymalnie 5 dni. Bronili się 63. No, tak jak mówiłem, 150 tysięcy warszawiaków wysłano na przymusowe roboty do Rzeszy, 100 tysięcy zostało umieszczonych w obozach koncentracyjnych. Kapitulację podpisano 3 października. Zgodnie z traktatem kapitulacyjnym ludność cywilna nie miała ucierpieć. Dobytek miał zostać odpowiednio zabezpieczony, ale już 3 października podpisując to Niemcy wiedzieli doskonale, że oni nie będą honorować tego paktu kapitulacyjnego. Z rozkazu Hitlera Warszawa miała być zrównana z ziemią, aby dać odstraszający przykład innym miastom w okupowanej Europie, aby nie odważyli się stawiać Niemcom. 2 października w 1944 roku miasto skapitulowało. Warszawa została zrównana z ziemią. Proszę zobaczyć na procenty. Skala zniszczeń stolicy 85% zabudowy mieszkalnej.
95% zabudowy przemysłowej i 90% zabytków. To zdjęcie wykonano w lutym 1945 roku na Starym Mieście. Z tej strony te ruiny to nieistniejący już Zamek Królewski, starówka w prawie całkowitej ruinie. Z jednej strony może to dobrze, bo po wojnie jednak ją naprawiono. Przed wojną, proszę Państwa, dzisiaj przyjeżdżając do Warszawy, to chodzimy zachwyceni starówką. Ale przed wojną w latach 30. starówka to były slumsy. Tam mieszkała biedota, nazywano ją dzielnicą cudów. Praktycznie na starówkę nikt nie zaglądał w tamtym czasie. Po wojnie jednak trochę ją poprawiono, przynajmniej jej wymóg. Te zwały betonu i marmuru to kolumna Zygmunta, zniszczona, wysadzona przez Niemców w powietrze. Po raz drugi w historii ktoś się na nią uwziął. W 1655 roku próbowali wywieźć ją Szwedzi, rabujący praktycznie w Warszawie wszystko, co się dało. Nie udało im się tego zrobić. Nie chcieli jej wysadzać w powietrze, żeby nie zniszczyć marmuru. Zniszczyli ją w 1944 roku Niemcy. Warszawa była tak zniszczona i tak spustoszona, że komuniści po wojnie zastanawiali się, czy nie przenieść stolicy gdzie indziej. Uważali, że może do Łodzi. Miasto robotnicze, symbol jakby ludzi pracujących, mas pracujących i tak dalej. Może Warszawę zostawić nieodbudowaną jako symbol wojny, jako przestrogę taką dla wojny. Ale jednak Bierut poszedł jakby po rozum do głowy i stwierdził, że no tak, ale odbudowa stolicy scementuje cały naród przy komunistach. Więc stwierdzili, że jeżeli cały naród faktycznie będzie odbudowywał Warszawę, odbudowywał stolicę, symbol tak, zniszczenia przez niemieckiego najeźdźcę, to skonsoliduje się ten naród przy komunistach. A na przykład na dzielnicy warszawskiej Wola zebrano 12 ton popiołów spalonych zwłok z zamordowanych Polaków. W dniach od 5 do 8 sierpnia 1944 roku miała miejsce tak zwana rzeź Woli i była to największa masowa egzekucja ludności cywilnej w jednym miejscu. Nie tylko w II wojnie światowej, ale praktycznie na świecie. Może ona konkurować tylko z rzezią Nankinu. Nankin to miasto w Chinach. Japończycy urządzili tam rzeź ludności. Przez tydzień grabili, palili i mordowali praktycznie całą ludność miasta. Niemcy w 3 dni wymordowali 65 tysięcy mieszkańców tej jednej tylko warszawskiej dzielnicy. I druga zdrada sojuszników. To już koniec, proszę Państwa. Jałta, 1945 rok. Tam zapada decyzja ponad naszymi głowami. My nie mamy już praktycznie nic wtedy do gadania. Żołnierz polski zrobił swoje, żołnierz polski może odejść. Nikt już go nie pyta o zdanie. Churchill, Roosevelt i Stalin dzielą tak naprawdę Europę na dwie strefy wpływów. Zachodnią, kapitalistyczną i komunistyczną. A 5 marca w 1946 roku w wystąpieniu Fulton w USA Churchill mówi tak. Od Szczecina nad Bałtykiem do Triestu nad Adriatykiem zapadła żelazna kurtyna. I to jest słowo klucz, żelazna kurtyna. Ona jest jakby symbolem tego podziału Europy na komunistyczny wschód i demokratyczny zachód, dzieląc nasz kontynent. Poza tą linią pozostały stolice tego, co dawniej było Europą Środkową i Wschodnią. Warszawa, Berlin, Praga, Wiedeń, Budapeszt, Belgrad, Bukareszt i Sofia. Wszystkie te miasta i wszyscy ich mieszkańcy leżą w czymś, co trzeba nazwać strefą sowiecką. Wtedy jeszcze myślano, że Wiedeń będzie strefą sowiecką. Okazało się, że Austria jednak cała znalazła się w strefie demokratycznej. Strefą sowiecką. Są one wszystkie poddane w takiej czy innej formie wpływowi sowieckiemu, ale także w wysokiej i rosnącej mierze kontroli ze strony Moskwy. A jak to wyglądało w praktyce, to przedstawia ta mapa. Polska utraciła Kresy Wschodnie na rzecz Związku Sowieckiego w ramach jakby takiej rekompensaty. Otrzymała dawne niemieckie Kresy Wschodnie. Sęk w tym, że tereny utracone na rzecz Związku Radzieckiego praktycznie nie były zniszczone przez wojnę. Lwów, Wilno i Grodno są całe, one są niezniszczone. Natomiast tereny, które otrzymaliśmy jako rekompensatę, tereny niemieckie były potwornie zniszczone. Wrocław czy na przykład Szczecin były zniszczone praktycznie w 80%. Sowieci demontowali i kradli, rozgrabiali wszystko, wywozili co można tylko było, co przedstawiało jakąkolwiek wartość. Niemniej jednak uważano, że odzyskaliśmy prastare ziemie piastowskie, ziemie Mieszka I Bolesława Chrobrego wróciły do macierzy. W związku z tym Polska ma teraz takie słuszne narodowe granice, jeden naród w jednych granicach i tak dalej. Niemcy rozbite na dwa państwa, kontrolowane przez Sowietów, Niemcy Wschodnie,
kapitalistyczne Niemcy Zachodnie i, tak jak mówił Churchill, żelazna kurtyna podzieliła Europę na 45 lat na dwie strefy wpływów, strefę sowiecką i tą strefę kapitalistyczną. Można powiedzieć sowiecką i amerykańską. I od tego momentu, drodzy Państwo, już absolutnie na zakończenie, rozpoczyna się ta polska wędrówka żołnierzy niezłomnych, żołnierzy wyklętych. Jedna walka się skończyła, ale zaczęła się druga walka. Jedna walka była prowadzona drogą partyzancką w lasach, gdzieś w polach i tak dalej, w ukryciu. I druga walka również była prowadzona w lasach i prowadzona w ukryciu. Jedna okupacja się skończyła, okupacja niemiecka, rozpoczęła się druga, okupacja sowiecka, okupacja komunistyczna. Może nie tak brutalna, może nie tak bezwzględna i krwawa jak okupacja niemiecka, ale jednak nie byliśmy krajem suwerennym. Mówi się, że w 1989 roku odzyskaliśmy niepodległość. Nie, niepodlegli byliśmy zawsze, bo przecież Polska istniała na mapie. Nie byliśmy 17. Republiką Sowiecką, jaką mieliśmy być. Bo w 1944 roku Stalin zastanawiał się, czy Polska jednak nie powinna zostać wcielona do Związku Radzieckiego. Ale po jakimś czasie stwierdził, że nie. Zresztą Stalin zawsze mówił, że Polakom komunizm pasuje tak jak świni siodło albo świni kamizela. Są różne wersje, jak on to powiedział. Nawet mówił do Gomułki, co wy mi tu towarzyszył Pierre podczas wizyty Gomułki w Moskwie. Gdyby nie armia sowiecka stacjonująca nad Wisłą, to was już dawno by nie było, bo kontrrewolucja zmiotłaby was z powierzchni ziemi. Istniejecie tylko dlatego, że żołnierz radziecki jest nad Wisłą. Czyli Stalin sam nie wierzył, że Polacy będą komunistami, będą wierni komunizmowi, bo on sam twierdził, że gen polski a gen sowiecki to są dwie zupełnie różne sprawy. Ale za wszelką cenę chciał zdobyć wpływ praktycznie na całą Europę. Nie udało mu się na całą, no to niestety na 45 lat udało mu się zdobyć kontrolę nad połową Europy. A z mojej strony to wszystko. Dziękuję za uwagę. Może są jeszcze jakieś pytania? Właśnie, jeśli Państwo macie pytania, to ja oczywiście jakieś wątpliwości, to ja oczywiście chętnie odpowiem. Słucham. Ja urodziłem się na Wschodzie Polski. Moi rodzice wspominają, bo jeszcze tym dzieckiem byłem, że te czasy 45, 46, 47 to były czasy z punktu widzenia moich rodziców, rolników, czasy gorsze niż okupacja. Dlaczego? Zostały na tych ziemiach partyzanci, żołnierze wyklęci, którzy musieli jakoś wegetować, potrzebowali jedzenia, ubrania, zaopatrzenia, spania i tak dalej. I normalną rzeczą było, że w nocy przychodzili i mówili, my potrzebujemy świniaka, krowy i tak dalej. I od tego biednego rolnika po prostu rekwirowali. Nawet by mogli, nawet pokwitowania jakieś były na to. A na drugi dzień kto? UB przyjeżdżało, że współpracuje z podziemiem. Pomogliście bandytom. To były podobno straszne czasy, bo to było tak, z jednej strony partyzanci, ludzie z lasu i z drugiej strony UB. To były bardzo ciężkie czasy na tamtym terenie. Już nie będę mówić o tam pewnych sprawach, które w Hajnówce tam mają w tej chwili jakąś kontrowersję, to było bardzo drastyczne. Ale ja mówię o tym dniu codziennym. Proszę Państwa, tak. Każda organizacja, każda partyzantka, każdy oddział potrzebował się wyżywić i ubrać. Mówi się, że wojna wyżywi się sama. Owszem, wojna wyżywi się sama, bo się przychodzi po prostu i się rekwiruje, zabiera co się chce. Sęk w tym, że to już nie była wojna. Było w 1945 rok. Niektórzy twierdzili, że prędzej czy później wybuchnie trzecia wojna światowa. Tutaj widzę starsze osoby siedzące. Proszę Państwa, generalnie do lat 70. można powiedzieć, za bardzo nie inwestowano w ziemie zachodnie. Bo mówiono, że po co my tu będziemy cokolwiek naprawiać, cokolwiek robić, inwestować. My jesteśmy tu tylko na chwilę. Przecież prędzej czy później wybuchnie wojna, my wrócimy z powrotem w swojej strony. Tu przyjdą Niemcy.
tu przyjdą Niemcy. Moi dziadkowie na przykład tak twierdzili. Moi dziadkowie przyjechali w 1945 roku pod Stargard. Moja babcia zresztą usiadła na walizkach swoich i twierdziła, że nie, a po co ja tutaj przyjechałam? Ja wracam z powrotem pod Warszawę, tam mi było lepiej. Już tu prędzej czy później Szwaby wrócą. Nie? Niestety taka była mentalność. I ludzie wierzyli, że wojna wyżywi się sama, że wojna wybuchnie, że komunizmu w Polsce długo nie będzie. Ale przynajmniej dopóki on jest, trzeba z nim walczyć za wszelką cenę, bo przecież ten rząd, który siedzi w Warszawie, to nie jest prawdziwy rząd. Rząd nasz jest na emigracji. To są jacyś tacy namiestnicy Kremla, tak? Namiestnicy Moskwy, namiestnicy Stalina. I można powiedzieć, że wojna w Polsce nie skończyła się w 1945 roku. Wojna tak na dobrą sprawę skończyła się w 1956 roku, niektórzy mówią, że to była odwilż taka poststalinowska, kiedy Gomułka przyszedł do władzy. Problem w tym, że tak na dobrą sprawę tej odwilży, tak na dobrą sprawę to nie było. Owszem, część więźniów zwolniono, zwłaszcza politycznych, tak? Zwolniono z więzień, częściowo zlikwidowano obozy pracy, bo przecież obozy pracy w powojennej Polsce też były, gdzie kierowano ludzi, prawie 250 tysięcy Polaków przeszło przez stalinowskie komunistyczne obozy pracy. Ale tak na dobrą sprawę wojna skończyła się chyba w 1963 roku, kiedy SB w Obławie razem z milicją obywatelską zamordowały na Lubelszczyźnie ostatniego żołnierza niezłomnego, ostatniego żołnierza wyklętego pseudonim Lalek, Józef Franczak. On wtedy zginął, to był 1963 rok, 18 lat po zakończeniu wojny. Także ludzie ci walczyli z tą okupacją, ale faktycznie z jednej strony potrzebowali zaopatrzenia, potrzebowali opału, żywności i tak dalej. Dawali jakieś tam pieniądze, jak mieli. Dawali, tak jak pan mówi tutaj, pokwitowanie, tak? Ale oczywiście na drugi dzień było walenie kolbą w drzwi, przychodziło UB i wy współpracujecie z bandytami, jesteście współodpowiedzialni. I ci ludzie byli aresztowani natychmiast. Niektórzy byli nawet skazywani na śmierć za działalność tak zwaną wywrotową. Ale w tamtym czasie do 1956 roku w Polsce, proszę Państwa, można było trafić za opowiadanie dowcipów politycznych, bo one również były uważane za działalność wywrotową, za działalność antypaństwową. A co dopiero mówić o pomocy partyzantom? Więc tak to wyglądało. Czy jeszcze jakieś pytania? To dziękujemy panu doktorowi. Dziękuję bardzo serdecznie. A ja, korzystając z okazji, chciałbym jeszcze państwa zaprosić w imieniu Szczecińskich Środowisk Patriotycznych na jutrzejszy Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych, który odbędzie się w Szczecinie o godzinie 15:00. Rozpoczęcie marszu na Placu Solidarności z podania o wolność. Serdecznie zapraszam. Dziękujemy.